I nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie Wahir wyciągnął tą postać na górną aleję. Po pierwsze, jest to support, tak więc pewnie miał już do czynienia z tą byczą żabą, a po drugie, na topie również jest on grywany. W zasadzie ostatnim czasie nawet częściej jest on toplanerem niż supportem, ale wiadomo, że Riot raczej go tworzył z myślą o dolnej alei. Ale nie po raz pierwszy zamierzenia Riotu mijają się nieco z prawdą, tak samo jak Mordekaisera, raczej myślę, nikt się nie spodziewał o to, że zostanie AD Carry, a jednak ostatecznie też zostanie podjęty wspomniany przeze mnie trash. No, być może tutaj będzie jakiś swap, może Avahir jednak pojawi się na dolnej, ale i zobaczymy. Odpowiedzi, pokazywany jest Korki. Fajna postać z potężnym power spike'iem w midgame'ie. Po zbudowaniu Triforce'a chyba najmocniejsza taka postać, która zyskuje aż taką potęgę po jednym przedmiocie. Po raz kolejny zmiana. No nie dadzą mi tutaj spokoju, po prostu chcą się wymigać od roboty, nie chcą obsługiwać streama. Możecie teraz potwierdzić na czacie, czy mnie słychać na streamie, bo to jest bardzo istotne. Z tym walczył właśnie głównie Dawid ostatnie kilka minut. Ostatnie dwa piki dla zespołu Gorące Cytryny i tutaj się wszystko rozegra, tutaj się wszystko okaże, czy rzeczywiście to zgodnie z moimi przewidywaniami, a raczej na pewno tak będzie, tam Kench wyląduje w rękach Avahira, czy może jednak trash? Słychać. Świetnie, cieszę się bardzo. No i widzimy. Sivir oraz Ahri ostateczne dwa wybory. Przypomnę, że Aatrox nie jest Aatroxem, tylko Rek'Sai. Natomiast dla zespołu przeciwnego te wszystkie piki, które widzicie, to są rzeczywiste postaci, rzeczywiści bohaterowie, tak więc Olaf na górnej alei przeciwko Tamowi, to może wyglądać tragicznie wręcz, chociaż zobaczymy. Tam Kench jest znany z tego, że jest ciężko go dorwać, ciężko jest go ubić, jest to potężny tank. I czy to będzie Lux? No, to znaczy, że już dawno nie widziałem tej postaci na scenie profesjonalnej, chociaż oczywiście chyba jedna Lux miała okazję brać udział we wczorajszych kwalifikacjach. Niemniej jednak ten pick nie miałby zbyt wielkiego sensu. No, Oriana zdecydowanie lepiej by tu pasowała. Po pierwsze dlatego, że można wykorzystać na przykład Skarnera, który charakteryzuje się dużym movement speedem i to pozwoli dostarczyć command protect idealnie pod drużynę przeciwnika, aby ustawić tutaj shockwave. Teraz standardowo jeszcze rozpoczniemy ponownie champion select po to, aby zawodnicy powybierali już te postacie, którymi rzeczywiście będą grali. Miejmy nadzieję, że obejdzie się tutaj bez banów na tych bohaterów, którzy zostali ostatecznie zalokowani. Tak, robili placeholdera. To jest jednak final winner's bracket, tak więc już tutaj zawodnicy też reprezentują nieco wyższy poziom, a to oznacza, że zdają sobie sprawę z tego, co to jest placeholder, jak z nich korzystać. A ponieważ nie wszyscy zawodnicy grają na swoim macierzystym serwerze, duża część z nich woli grać na łeście, to też nie posiadają tutaj wszystkich postaci. Skarner OP. Tutaj takie stwierdzenie padło na czacie. Z jednej strony się zgodzę, wciąż jest to postać mocna. Niemniej jednak nie jest on już broken. To nie jest już ten stan postaci, w której to gwarantuje automatycznego wina. Nerfy, które weszły w życie wraz z patchem 5.18 były w sam raz. I zgodnie z moimi przewidywaniami, tam Kench wyląduje w rękach Avahira nad górnej alei. No zobaczymy, został on pozbawiony Malphite'a i został on pozbawiony Lulu w banach. A z drugiej strony Roy Sonek wybrał Olafa, jako że zespół Gorących Cytryn postanowił mu nie dać drugiej szansy na pokazanie Dariusa.
Tak więc czekam na jeszcze te 3 minuty delayu. Mam nadzieję, że wy wybaczycie mi nieco mniej żywiołowy komentarz, aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj będą naprawdę potężne teamfighty, wtedy uruchomimy bestie. Natomiast w takich wolniejszych fragmentach pozwolę sobie nieco oszczędzać głos, ponieważ Avahir, jak typowy rudy człowiek, zdradził mnie, zostawił samego i teraz muszę komentować jego fatalne dokonania na Górnej Alei. Teraz pewnie naraziłem się bardzo mocno, widzę na czacie. Ale oczywiście życzę mu jak najlepiej. Jeżeli chodzi o summoner spell, o których do tej pory za dużo mówić nie mogłem, na wszelki wypadek, żeby tutaj nie doszło do posądzeń o oszukiwanie, że któryś z zespołów usłyszał, jakimi summonerkami zdecydowali się zaskoczyć ich przeciwnicy. Tak się składa, że tutaj dużych zaskoczeń nie ma. Supporci tym razem zdecydowali się nie na exhausty, a na ignite'y. Myślę, że standardowa meta pod tym względem. Czasami ten exhaust owszem się przydaje, głównie jeżeli mamy do czynienia z jakimiś bursterami, asasynami i tak dalej. No, ewentualnie Ari jest tutaj, można byłoby rozważyć rzeczywiście to wyczerpanie, jak to się wdzięcznie nazywa w polskiej wersji językowej, ale myślę, że Command Protect ze strony Orianny będzie wystarczające. Poza tym zdaje się, że Ritox też ma okazję walczyć taką postacią, która będzie w stanie jako tako uciec od ewentualnego rushu ze strony Ari. No, jednak solidaryzuje się ze mną czat, tak się cieszę w takim układzie. Podzielają moje zdanie na temat Avahira, który tak się składa, że siedzi dosyć blisko, więc jak będą jakieś shotcole, to będzie je doskonale słychać. Pozostało nam jeszcze 40 sekund do przejścia na arenę zmagań gorących cytryn oraz First Cav Esport Club. Z jednej strony myślę, że taka mini sensacja, mianowicie gorące cytryny, które pokonały bandę Łysego, pomimo iż myślę, że wiele osób spodziewało się zgoła innego wyniku. Z drugiej strony First Cav Esports Club, które w kolejnych trzech starciach, ostatnie trzy zmagania, jakie mieliśmy przyjemność oglądać, udowodniło swoją wyższość nad oponentami. To zdecydowanie nie jest łatwe. Tutaj po raz ostatni dzisiejszego wieczoru jeszcze zmienię grafikę dotyczącą zespołu, który będzie teraz zmagał się z oponentami pod postacią Ritoxa oraz jego kolegów. Tak więc przenosimy się wreszcie na Summoner's Rift. Wielki finał dzisiejszego wieczoru, najważniejszy mecz. Avahir i spółka przeciwko First Cav Esports Club. Brawa dla tych zawodników, że wytrzymali tak długo. No i przechodzimy do części właściwej. No, widzę, że taki opóźniony zapłon, trochę dalej, ale spoko. Pingowane tutaj dolna oraz górna część mapy przez zespół niebieski. Będą chcieli oni się rozstawić dosyć szeroko, ponieważ no tutaj trzeba uważać, te invady miały miejsce dosyć często i gęsto na Summoner's Rift. Pierwsze okrzyki radości, tak więc za 3 minuty myślę, że można spodziewać się jakiejś agresji. I to oznacza, że będzie fajnie, to oznacza, że już od pierwszych minut tego spotkania będą tutaj miały miejsce jakieś playsy. Oczywiście Gus oraz Orianna potańczą sobie na środkowej alei. No i na tym na dobrą sprawę się zapewne zakończy.
tego wszystkiego zapomniałem oczywiście zmienić loga zespołu niebieskiego. Teraz mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, jak najbardziej. Tak jest, Awahir i jego cytryny. Można i tak. Ale póki co do tego dochodzi, do takich drobnych starć, drobnego obijania się między zawodnikami. Niemniej jednak, dopóki nie pojawią się te miniony na liniach, nie spodziewałbym się jakichś szczególnych placeów. Po raz kolejny widzimy Ari na środkowej alei z teleportem. O ile normalnie widujemy Ignite'a, czasami jakieś defensywne umiejętności, owszem, o tyle tutaj widzimy Ari w stylu Chara, który też jest znany właśnie z tego konkretnego zestawu summonerów oraz tej konkretnej postaci na dobrą sprawę. Tutaj ładna próba podjęta przez Jena, mianowicie stanął on w miejscu, licząc na to, że być może Ari będzie spodziewała się jakiegoś sidestepu i w ten sposób chciała uniknąć tej powracającej kuli, ale no dony, ale i agresja już od samego początku spotkania. Cichy, zmuszony już od razu do flaszowania w tył. Tak więc szybko tutaj została pokarana jego pozycja. Przede wszystkim świetny dredge line w wykonaniu Nautilusa. To jest właśnie moc tej postaci. Jestem też ciekawy, kiedy przeniesie się kamera na górną aleję. Tam też spodziewam się jakichś ciekawych pojedynków. Zobaczmy Rojzonek, ten morderczy Darius. Pierwszy zawodnik, który zdobył na tym turnieju Pentakilla. Właśnie miał okazję teraz mierzyć się za Awahirem. No połknięty tutaj przez tą byczą rybę, czy też byczą żabę. Pół sum, pół żaba. No ale jednak ten Berserker będzie w miarę content z tego, co się tutaj wydarzyło. Za chwilę wyleczy się za pomocą swoich HP potionów i spokojnie podejmie walkę po raz kolejny. Zobaczmy, teraz dochodzi do spotkania dżunglerów. Może być dosyć niebezpiecznie. Rexe podrzuca Skarner, ale Skarner nie odpuszcza. Dochodzi do tego wszystkiego Gus, czy on będzie tutaj wystarczająco szybko. Również followuje tutaj Ariana, ale ona wymija Charma i to będzie pierwsza krew na korzyść Ariany. Teraz jeszcze Gus zapłaci za to życiem i widzimy, że First Cup Esports Club zdobywa już pierwszą przewagę w tym spotkaniu. 2-0, no i też 1000 sztuk złota przewagi. No, bardzo słuszny wynik, ale jeszcze zdecydowanie o niczym nie przesądza. Świetna reakcja obu midlanerów na dobrą sprawę, no ale Oriana okazała się nieco skuteczniejsza. No i przede wszystkim też nie faworyzowała za bardzo na dobrą sprawę ta pozycja dżunglera zespołu First Cup Esports Club, ale jednak ta reakcja jego kolegów była nieco skuteczniejsza. Kolejny Reckless Strike zastosowany przez Olafa, no ale Olaf niestety nie dysponuje już maną, tak więc no, będzie miał trochę ciężej na pewno. Tymczasem na dolnej alei przewaga w klipach nadal na po stronie Cichego, mimo iż no, został spalony tutaj flash temu zawodnikowi. No i teraz ładny charm, ale Command Protect pozwala wyjść z tej wymiany zdecydowanie lepiej. Orianie, która dysponując double buffem, jest w stanie również oddać tych obrażeń dużo, dużo więcej samymi autoatakami. Cichy tutaj Matrix skutecznie wymija kolejne skillshoty oponentów i jest w stanie zadawać za darmo obrażenia Korkiemu, który ma jeszcze chwilę temu połowę punktów życia. Tymczasem na środkowej alei miał miejsce gank, ale nieskuteczny. Jen udało się jakoś go uniknąć. Teraz jeszcze Mavius znajduje się w twarzach tarapatach. Czy to będzie kill? Jednak nie, zabrakło jeszcze przynajmniej jednego command ataki, autoataku. Padło pytanie, czemu nie wziąłem sobie Disa do komentarza, bo Dis już wrócił do hotelu odpoczywać i przygotowywać się do spotkania, które czeka go jutro w Loser's Bracket, gdzie już nie ma drugich szans. Po raz kolejny Rojsonek teraz agresywnie jest tarcza zagrana przez Awahira, ale on nie może wygrać tej wymiany. Jest trzeci strach, on zapomniał, jednak nie. Rojsonek zdobywa tutaj oczywiście to zabójstwo. No i to jest pewien problem. Olaf również się lubi snowballować. Może to nie jest aż taka tragedia jak w przypadku Dariusa. Niemniej jednak, gdyby tu jeszcze była Lulu, gdyby tutaj była Lulu w wykonaniu na przykład Jen, to wtedy ten Olaf był tak potężnym pikiem, tak potężną postacią już
dla zespołu czerwonego, że ciężko byłoby na przykład Cichemu powstrzymać tego rozszalałego berserkera, ale kolejny dreszlań ląduje prosto na Hoppe, ale Hoppe jest wystarczająco przytankowany, nie będzie pod jakimś szczególnym wrażeniem tego harasu, no i to pozwoli pozostać mu i tak na linii, tak więc Sivir wciąż bezpieczna. Zobaczmy, jak to się potoczy dalej. Podjęcie krugów, taka standardowa zagrywka, zawsze ten dodatkowy exp się przyda oraz złoto. Ale środkowa aleja teraz jest jednak pod oblężeniem Oriany. Oriana dużo zyskała na tym killu oraz przede wszystkim double buffie, jakiego uzyskała w wyniku zabicia Rek'Sai, która właśnie chodzi na środkową aleję. Jest podrzucenie, czarnie trafione, flash ratuje sytuację. No i Oriana może się wydostać z powrotem do swojej bazy, tam się wyleczy, zakupi przedmioty, zobaczymy ile złota tutaj zostało, no niewiele, nie zdążyłem tutaj tego wykonać zanim rzeczywiście to cofnięcie miało miejsce, no ale widzimy, że książeczka zakupiona, tak więc powoli, ale skuteczny Athene Unholy Grail jest składany, kolejny, trzeci stack od Tahmkencha na Roysonku, no i Roysonek przytomnie wymija kolejnych obrażeń od umiejętności przeciwnika, żeby nie zostać zestunowanym, żeby nie zostać połkniętym. I Awahir niestety, ale ze stratą 20 creepów względem swojego przeciwnika. Reckless Strike zadaje true damage i to przebija się dosyć skutecznie przez resisty przeciwnika. No i po raz kolejny widzimy ten sam trend. Olaf unika konfrontacji, kiedy z tych trzech ataków jest 3 i jest Ragnarok odpalony. Awahir zmuszony do flashowania, ale raczej przeżyje. No tutaj marne były szanse na dobicie tego zawodnika. Dysponował on tą defensywną samonerką, ale kolejny wjazd Olafa w tym stylu może skutecznie zakończyć życie Shot Kolera zespołu Gorące Cytryny. Na wolnej alei, no, drobny push w wykonaniu Korkiego, który również uzyskał przewagę nad przeciwnikiem, jeżeli chodzi o creep score. No i jest też Shin w jego ekwipunku. Widać, że on nie obawia się tych wymian już od samego początku spotkania. I Shin mu w tym pomoże. Normalnie, kiedy dysponujesz botlane'em, który jest w stanie wygrać ewentualnie ten early game przeciwko Korkiemu, raczej decydujesz się na Fage'a. Fage daje ci HP-ki, Fage daje ci takie flat AD oraz przyspieszenie przy autoatakach, tak więc to pozwala Korkiemu przeżyć nieco dłużej podczas agresji przeciwnika. Natomiast teraz widzimy, że Retox stwierdził, zaryzykuje, a jak mówił Awahir, kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Po raz kolejny Roysonek podejmuje walkę z Tahmkenchem, który go połyka, ale teraz, zaraz to minie, on będzie w stanie podjąć tę walkę, chociaż czy na pewno jest spowolniony, jest flash zagrany, nietrafiony toporek, to może kosztować go życie, to będzie stun, świetny jęzor ze strony Awahira i to być może będzie kill na Olafie, jeszcze jeden autoatak wystarczy, no i mamy pierwsze honorowe zabójstwo dla Gorących Cytryn. Już zaczątek Sunfire Cape'a zbudowany przez Awahira. Gus dopiero z dwoma Doran ringami oraz Pendish Kodeksem. No trochę to opóźni na pewno jego build. No, z drugiej strony nie miał innego wyboru. Teraz jest Dredgeline oraz nawet Deep Charge na Hoppe. Hoppe, który jest przecież supportem oraz threshem. No, czy on powinien być tutaj głównym celem? Może nie. Z drugiej strony jednak ten spell shield, który jest dostępny, Sivir, skutecznie mógłby zniwelować kompletnie efekt działania Ultimate'a Nautilusa. Tak więc można by się tutaj kłócić, czy to było dobre, czy też złe wykorzystanie tej sytuacji. No i cóż, dochodzi do tego lekkiego uspokojenia. Rek'Sai mogła wyczuć obecność Skarnera, gdyby tylko się zakopała. No ale też przyszedł tutaj Gus, wyeliminował Warda, który został tam minutę, właściwie kilka sekund wcześniej postawiony. Teraz Roysonek raczej w natarciu, chociaż czuje respekt przed Awahirem. Stwierdził, że nie ma co za bardzo walczyć w pobliżu wieży przeciwnika, zwłaszcza, że gdy te trzy staki są nałożone, no to połknięcie przeniesie go dosyć głęboko na terytorium wroga.
zobaczmy, czy tutaj będzie miało miejsce jakaś inicjacja na Dolnej Alei. Raczej nie. Z Nautilusem można czasami pokusić o jakiegoś dive'a, ale nie w przypadku, kiedy dostępny jest The Box Thrashowi. Na środkowej alei jest wejście, dosyć agresywny Spirit Rush, długo wyczekiwany charm, ale świetny Shockwave zamyka dwóch zamykowników w centrum działania tej kulki. Jest dobry plotek, ładne ogranie za pomocą flasha, czy to wystarczy? Jednak nie! Mavius na odchodne, rzuca swoim Q, no i to pozwala zabezpieczyć to zabójstwo. Tymczasem na górnej alei Ragnarok odpalany nie może tutaj zostać połknięty przez Olafa, ten zawodnik, no i przepraszam, przez Tamkencha ten zawodnik. I zobaczmy, jeszcze jeden topór teraz podniesiony, jednak wycofuje się tutaj, nie chce ryzykować walki pod wieżą, zabrakło naprawdę niewiele. Ta tarcza, jaką jest w stanie wyregenerować Tamkencha, jest ogromna. I to boleśnie jest widoczne. Wciąż jestem jednak tutaj zaskoczony, z jakimi problemami tutaj spotyka się Olaf. Z jednej strony, owszem, Tamkencha jest całkiem niezłą kontrą, o ile można tak to nazwać. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o samą górną aleję, no to zdecydowanie jest Olaf bardziej doświadczonym zawodnikiem. Niemniej jednak też no, spore doświadczenie Wahira też pozwala mu ocenić sytuację w miarę szybko. No i cóż, dochodzi powoli 13 minuta spotkania. Ciężko tutaj wypracować sobie przewagę, czy to na środkowej alei, czy też na botlane, która pozwoliłaby na podjęcie na przykład Smoka, który zazwyczaj gdzieś w okolicach właśnie tej minuty meczu pada. Rek'Sai znajduje się w pobliżu Gusa, ale raczej marne szanse mu tutaj wróżę, jeżeli chciałby zaatakować Yen, zwłaszcza, że jest on osłaniany od flanki przez Karnera, który wychwycony na sonarze, zdradzony jego pozycja, jest zagrany teleport, zobaczmy, będzie tutaj odcięty, jednak zmuszony do flaszowania z Karner, będzie w bezpiecznej odległości, no a teleport rzucony, nieskancelowany na czas. Nie, przepraszam, oczywiście tutaj poszedł ten cancel, bo wydawało mi się, że jednak Tamkencha się przeniósł na to miejsce. Tak więc cooldown będzie nieco niższy. Wciąż jednak First Calf teraz zajmuje pozycję przy smoku, którego zacznie podejmować. Zwłaszcza, że Rek'Sa jest w zupełnie innej części mapy i to będzie darmowy objective. Tak więc pierwszy Dragon Slayer na korzyść First Calf Esport Club. W 14 minucie nie jest to tragedia. Procentowe wzmocnienie AP oraz AD tutaj nie ma aż tak dużego znaczenia, ponieważ tych przedmiotów też nie ma jakoś szczególnie dużo, ale jest Triforce, jest już Triforce dla Korkiego, więc można się spodziewać niebawem jakiegoś grupowania się na środkowej alei, ewentualnie próby podjęcia agresji na dole. Przy czym problemem na pewno jest fakt, że Gus dysponuje teleportem. Jest midlaner z teleportem, niebawem Ahwahir również będzie nim dysponował, tak więc nawet gdyby doszło tutaj do ganku na dole, no to może pójść szybka odpowiedź. Tymczasem widzimy, że Mavius skrada się na górze, będą chcieli wyłowić właśnie Roysonka, który teraz obrywa i jest połknięty i to będzie wejście ze strony Rek'Sai, podrzucenie Ragnarok będzie aktywowany, ale może to być zbyt późno, jednak to wystarczyło, no i ponieważ tutaj tego ani spowolnienia, ani stuna włożyć nie można było, jakim cudem Roysonek ucieknie z tej sytuacji. Kosztowało to oczywiście flasha, ale lepiej spalić samonerkę niż życie. I teraz pojedynek między AD Carry, podczas gdy supporci biją się między sobą. No i tutaj dojdzie do zawieszenia broni, a z samej wymiany cichy wyszedł trochę gorzej. Tutaj zobaczmy. Środkowa aleja pod ostrzałem Gusa, chociaż on nie dysponuje, nie, przepraszam, zmyliła mnie trochę ta rysunkowa grafika. Wydawało mi się, że ta wieża została zburzona przez FSK Esport Crew Club, ale to jednak nie miało miejsca. Red Trinket użyty, no to jedynie co ułatwi Nautilusowy ewentualnie atak z zaskoczenia, ale myślę, że tak doświadczeni zawodnicy jak Cichy oraz Hoppe nie dadzą się nabrać na coś takiego. Dowiedzieliśmy się właśnie od Awahira, że ktoś skacze, ale zaraz dowiemy się tak naprawdę, o kogo chodziło i dlaczego.
No i zobaczmy, teraz niebezpieczna sytuacja, złapany w kleszcze, zawodnik Mavius, ale czy on tutaj to przeżyje? Raczej nie, jeszcze jedna próba, ale jednak się nie udała. Skarner z dwa bójcem, czy on tutaj ucieknie? Również nie dysponuje on flaszem i zginie on z roga Bahira, a Bahir znęca się teraz nad Orisonkiem. Wkracza to wszystko Ariela, świetny szokuj dwóch zawodników, czy to będzie martwa Ari? Jednak tak, teraz jeszcze pozostał tylko Bahir, ale on jest niezwykle potężny, zobaczcie, tej tarczy, której może on wyregenerować, jest strasznie dużo, nawet tego nie robi. Jest deep charge, strasznie dużo tutaj poświęcone, żeby dobić tego toplanera, no ale to się raczej nie powiedzie. Badger jest dużo słabszy niż tam Kench, ta nienażarta ryba za chwilę tutaj znowu połknie tego zawodnika i zobaczcie, czy to będzie nieoficjalny tryb w wykonaniu Bahira. Zobaczmy, jeszcze kilka ataków, jest trzeci stack, tutaj za chwilę powinien pojawić się Stone, który dobije zawodnika, świetna akcja. Czyżby on odnalazł swoją postać na topa? Na początku wydawało się, że First Cup Esport Club może mieć sporą przewagę, właściwie nawet miało sporą przewagę. Jeżeli chodzi o złoto, no oczywiście te 2000 wciąż działają na ich korzyść, zarówno Smok, jak i Wieża. Tutaj się do tego przyczyniło, chociaż Smoki już teraz nie dają golda globalnego. Po raz kolejny jest pojedynek na topie. Tutaj raczej jednak Rojsonek powinien wyjść z tego zwycięsko. Tutaj przez chwilę nie byłem pewien, czy Ragnarok nie skończy się przedwcześnie. Gdyby tutaj ta walka trwała dosłownie pół sekundy dłużej wystarczyłoby Bahirowi, żeby połknąć przeciwnika, zestunować go językiem i wtedy dopiero wykończyć go. Tak, Epic Sax Guy, ciekawy jestem, czy jest słyszalny również na streamie. No ale właśnie, Ragnarok trwał wystarczająco długo, Calculated i Rojsonek wychodzi zwycięsko z tego starcia. Tak, przy tej muzyce dobrze puszuje się turety. Ritox tutaj w rytm właśnie saksofonu stara się zburzyć tą wieżę. Ładnie wyminięty czar. Orlo Deception również nie zada zbyt dużo obrażeń. Niebezpieczna będzie Oriana podczas nadolnej alei. Dochodzi do pojedynku między Ciechem oraz Midorionem. Jest ultimate od tam Kencha, on zamknięty między trzema zawodnikami. A Bahir, co on tutaj zrobił? Czemu tego nie kancelował? Chociaż raczej tutaj powinien być w stanie to wytrzymać. Deathman's Plate oraz Sunfire Cape. To wystarczy, żeby powstrzymać ogromną ilość obrażeń, ponieważ nie aktywował on tarczy, zregenerował całkiem sporo tego życia. Teraz między dwoma zawodnikami znajduje się Rek'Sai. Rek'Sai, która będzie polowała na Korkiego, nie jest złapany na Descendent. Nadchodzi Oriana, Yen, świetny shockwave w trzy osoby, debox zagrany i to będzie martwy hopę. Zobaczmy, Bahir ucieka, ale głównym celem na pewno tutaj będzie inny zawodnik, mianowicie Gus. Gus osłaniany, ładny charm prosto w Skarnera, ale Skarner będzie dalej gonił, gdy połknięty jeszcze przez Bahira Gus przetransportuje się wraz ze swoim toplanerem w bezpieczną pozycję. Uff, dużo się tutaj działo, strasznie chaotyczny teamfight. Feska w Esport Club po raz kolejny uzyskał przewagę w zabójstwach. Ten spell shield, gdyby nie ten spell shield, cichy pożegnałby się tutaj z życiem. Podczas gdy Rojsonek schodzi z górnej wieży po to, przepraszam, górnej alei po to, żeby zburzyć środkową wieżę. To mu się udaje. Globalny gold po raz kolejny ląduje w łapkach zespołu czerwonego. No i to już jest 5000 sztuk złota przewagi. Smog właśnie w tym momencie się odradza. Oczywiście Rek'Sai zdaje sobie z tego doskonale sprawę, ale czyszczona wizja skutecznie uniemożliwi tutaj podjęcie w miarę pewnej próby steala. Rojsonek wraca na górę, no tam jego wieża nadal się trzyma, pewnie chciałby ją obronić. Obaj toplanerzy dysponują teleportem, tak więc mogą się pojawić w razie walki o tego smoka. To najważniejsze będzie jednak wymijanie tych języków. Ładnie wyprowadzony smok z Dragon Pitu pozwoli podjąć ten objective, aczkolwiek nadchodzi Rek'Sai zbyt późno. No i ten smite jednak nie był wystarczająco tutaj dobrze zagrany, ponieważ jednak zdobędzie tego smoka Oriana. Hopę, tutaj dużo zaryzykował, ale nie trafiony dredge line.
Tak więc Badger jedyne co zdoła tutaj uzyskać to 15 golda za zburzonego, czy też zniszczonego Warda. No i teraz zobaczmy, widzieliśmy, że Skarner już szykował się do nabicia na swoje żądło przeciwnika, ale ten uciekł. Zboczona widownia, naprawdę. Nawet mi się to nie skojarzyło. Zakończmy może dyskusję na temat nawijania na rządu Ari, naprawdę. Już nigdy więcej nie użyję tej frazy. Nigdy więcej nie spojrzę na to w ten sam sposób. Dzięki. Wciąż 6-7. Tutaj słyszę zażarte uwagi Awahira do swojego zespołu. Nie mogę tutaj jednak zdradzić, co dokładnie powiedział, ponieważ jest to plan długoterminowy. Po raz kolejny Trash schodzi na rzekę na dolnej części mapy. Zobaczymy, czy uda mu się spotkać z przeciwnikiem. Póki co Nautilus raczej spokojny, nie nękany przez oponentów. Może zajmować się zbieraniem totemów, stawianiem totemów. Generalnie dbanie o wizję. Zobaczmy, drużyna czerwona widzi naprawdę sporo. Jakby nie patrzę, dowolna próba zaskoczenia ich na dolnej części mapy zakończy się fiaskiem tak długo, jak staną po swojej części mapy. Podczas gdy niebiescy mogą wyglądać by to lepiej. Jest jeden głębszy ward w dżungli przeciwnika nad górnej alei, ale on jest postawiony w takim miejscu, że on niewiele mówi. Teraz jeszcze próba podjęcia Blue Buffa. Nękani tutaj przez zawodnicy zespołu gorące cytryny przez Olafa. Raczej powinni nie mieć z tym większego problemu. No i Gus szczęśliwie w posiadaniu tego wzmocnienia. Kolejny rzucony hook, ale niestety zabrakło kilku stóp na dobrą sprawę, ponieważ taką jednostką miary posługują się Riotowcy. No i teraz ten oblężenie na środkowej alei nie będzie dosyć skuteczne. Tutaj brakuje jakichś dobrych, dużych zasięgów, ale Ragnarok odpalony, Rysonek ucieka, ten szopy w trzy osoby, ale niestety nie będzie follow-upu. Jeszcze tutaj próba Skarnera, żeby kogoś ściągnąć do swojego zespołu. Potężny teamfight, Deep Charge użyty, flaszuje się Rysonek, on nie może więcej przytankować, a Wachir również mocno obity. Ritox wciąż może zadać obrażenia z dużego zasięgu, to jest właśnie Korki, jego potęga mid game. Jest piękny hook, ale to był hook właśnie Nautilusa. Połknięty, przepraszam, Trash przez Awahira również zostanie uratowany, więc starcie bez ofiar, ale tutaj ofiarą może być zdecydowanie Turret, który pozostawiony bez opieki zespołu gorące cytryny za chwilę rozsypie się w proch. Kolejne toporki rzucane, żeby opóźniać ewentualną pogoń. Za 2 minuty niecałe pojawi się na smog, tak więc nie istnieje żadne zagrożenie, że po cofnięciu się do bazy przeciwnicy wykorzystają to do zdobycia jakiejś taktycznej przewagi nad oponentem. Chociaż teraz wejście od Ritoxa, dwóch zawodników złapanych. Świetny dreszczaj, no i Ari jest martwa, ale Dark Passage pozwoli uciec jeszcze gonionemu przez ten moment dżunglerowi zespołu przeciwnego. Cóż, Amachi po raz kolejny, podjęta próba zburzenia wieży na górnej alei, ale jak na zawołanie pojawia się tam Olaf. Olaf, który ma naprawdę ogromną ilość farmy, to jest niemal, no może nie dwukrotna, ale blisko 80 creepów przewagi nad przeciwnikiem. No to się oczywiście tłumaczy na 2000 sztuk złota więcej. Dobry jeden duży przedmiot dla niego. Black Cleaver na pewno pozwoli mu się łatwiej przeżreć przez pancerz Awahira, który tutaj naprawdę jest w stanie przyjąć na klatę ogromną ilość obrażeń. Chociaż warto wspomnieć, że jednak ten Reckless Strike jest głównym źródłem obrażeń Olafa. True Damage skalowany z maksymalnego HP. Im bardziej przytankowany jesteś, tym więcej obrażeń zadajesz przeciwnikowi. Coś pięknego.
No i cóż, jeszcze teraz czyszczenie dżungli w wykonaniu zespołu Czerwonego. Od dłuższego czasu nie mieliśmy okazji oglądać nic poza jednym killem. 8-6 na korzyść tego zespołu, ale w złocie to już jest 7000. 7000 to już jest taki przedsionek wstępu. To jest taki moment, w którym drużyna jest o skraj od wygrania tego meczu, tylko i wyłącznie ze względu na to, że deklasują oponentów swoimi przedmiotami. Nawet popełniane błędy nie są aż tak kosztowne. Teraz Ola strasznie potężny, może bicie, sam się odegrać, świetny styl w wykonaniu Mavius'a. Zostanie on tutaj nawet uratowany przez Awakira. Ale zobaczmy, tutaj zapłaci za to życiem dwóch zawodników. Double kill na koncie Ari, przepraszam, Orianny. Ari tutaj zwieje za pomocą Spirit Rusha. No ale niestety cichy, pozostawiony bez opieki, ponieważ Awahir zainteresował się tylko dżunglerem. Na Hoppe zginął również, tak więc botlane bardzo mocno pokarany w tej akcji. To będzie Baron dla zespołu First Cup Esport Club. Pytanie jest takie, czy ten Void Rush w wykonaniu Rexa coś zmieni, czy to będzie kolejny epicki steal. Ten zawodnik znany jest z tego, że robi to całkiem skutecznie, ale jest flash od Yen. To będzie martwa Rexa, chyba że udaje się uciec. Jest flash ze strony Awahira, ale to nie wystarczy. Trzeci stack na Orianie, puknięta Oriana. No nie wiem, czy to jest dosyć smaczny posiłek. Gus teraz zestunowany szybko, wyeliminowany przez Roysonka, a Yen jednak żywa. Awahir nie będzie mógł podejmować tej walki. On jest przytankowany, ale nie zadaje już teraz tak dużych obrażeń. No i będzie musiał się wycofać. Kolejna walka na korzyść First Cup Esport Club. Jestem przekonany, że na dobrą sprawę oni chyba nawet nie liczyli na to, że tego Barona uda im się podjąć, ale liczyli na to, że zbejtują teamfight, który zdecydowanie ustawił ich jeszcze na lepszej pozycji. Dziewięć tysięcy przewagi. To już jest naprawdę dużo. Przez pewien moment ta gra wyglądała na stabilną, naprawdę stabilną w wykonaniu gorących cytryn. Tutaj jeden błąd, jeden poważniejszy błąd First Cup'u mogłoby kosztować właśnie tą formację utratę inicjatywy na mapie, a co za tym idzie, no Korki nie jest postacią, którą tak dobrze się wykorzystuje w defensywie, tak jak można to wykorzystać w trakcie Siege'u. Ten niekończący się baraż rakietkami jest na pewno bardzo potężny. Teraz jeszcze tutaj nabity Hoppe, ale no niestety nie było komu followować, wyminięty przypadkiem chyba nawet Charm oraz The Sentence, to jednak nie ma tutaj mowy o szczęściu, to jednak był skill tego zawodnika. Po raz kolejny Awahir, nauczony doświadczeniem, jednak respektuje wyższość Olafa i ustępuje mu pola, przynajmniej tak długo, jak znajduje się on na górnej alei. Rexai postanowiła się cofnąć, może we dwójkę można byłoby coś zdziałać, ale zobaczcie, to już jest ten late game'owy Olaf. Olaf, którego zatrzymać jest niezwykle ciężko, nikogo nie ma na speed pushu. Za chwilę dojdzie tutaj Korki, Nautilus zaś stoi na środkowej alei. Potrzebowałem oczywiście tutaj kilka łyków wody, żeby móc kontynuować tą transmisję. Wybaczcie mi zatem ten kawałek ciszy, czyli chwilę ciszy, no ciężko pociąć ciszę na kawałki. Chyba że mówimy tutaj o cichym, który jest momentalnie szatkowany przez Olafa, kiedy tylko znajdzie się w zasięgu jego toporów. Kolejne podejście, podbierze na górnej alei. No ciężko jest się jednak przedostać przez ten wave killer, który jest naprawdę mocny. Mamy Boomerang Blade od Sivir, mamy Orb of Deception od Ari, tak więc jest tego całkiem sporo. Teraz przepiękny hook, debox postawiony, ale shutdown dla Ari. Oriana martwa, bez Oriany i bez Shockwave'u może być bardzo, bardzo źle. Zobaczmy w odwrocie, zespół czerwony, kolejny dobry hook, ale Skarner nie jest swoim celem. Awahir teraz włączył tarczę, ona wystarczy raczej, żeby mógł uciec w bezpieczną pozycję. Mavius chyba zaryzykował, nabity na żądło. Za chwilę zginie, spłynie nam tutaj na górnej alei. Kolejnym celem jest Hoppe, double kill dla niepowstrzymanego Berserkera. Jest chilling slide i to będzie również martwy Awahir. Cichy też zestunowany, zabity chwilę później przez Korkiego. Double kill dla Korkiego, double kill dla Olafa. Tylko jedna osoba przy życiu, jest to Gus, ale on może tutaj bronić, ponieważ przeciwnicy mają dosłownie opary życia.
I być może gdyby postarali się tutaj zabrać tą wieżę na górze, miałby to miejsce jakiś quadrakill. Nikogo tutaj nikt zabijać nie będzie, przynajmniej przez najbliższe 3 minuty. Jeżeli to słyszycie, to macie dowód na to, co LOL robi z ludźmi. Podejście numer 2, być może po Barona, chociaż oczywiście zespół czerwony mógłby postarać się tutaj o dobrego trapa. Po raz kolejny walka pozycyjna, ale no ciężko będzie podjąć Barona, kiedy wszyscy przeciwnicy są żywi. A wychwycenie kogokolwiek, jeżeli jest osłaniany przez Awahira, to graniczy z cudem. Naprawdę świetnie on tutaj supportuje swój zespół z górnej alei. Zabierz mu Lulu, wyciągnie Malphite'a, wyciągnie tam Kencha. Wbrew pozorom dosyć uniwersalny, czy też elastyczny zawodnik na tej górnej alei. No i Smog tutaj majestatycznie nam zlecił do Dragon Pitu. Myślę, że raczej nie powinno być problemu z jego podjęciem, zwłaszcza, że Rolsonek upewni się, że Navius nie będzie w stanie tutaj wejść i go zestilować, a wiemy, ten zawodnik naprawdę, myślę, że spokojnie można go nazwać, może nie tyle co MVP całego turnieju, bo nad tym pewnie trzeba byłoby się dłużej zastanowić, przeanalizować te wszystkie dzisiejsze mecze, które były naprawdę świetne, ale zdecydowanie jeden z najlepszych dżunglerów, jakiego mieliśmy okazję dzisiaj oglądać. Te niesamowite style. Dwa Drake'i ukradzione w bandzie Łysego. Tutaj też udało mu się coś zgarnąć, ale jednak teraz jest podejście pod Barona i to będzie decydujące starcie. Być może uda się tutaj coś ugrać, szokuj, ale niestety tylko Awahira, to może być kluczowe, ale jest pierwsza ofiara, jest to Mavius, tak więc jest odpalony Ragnarok przez Olafa. Olaf masakruje Awahira, ale on cały czas tankuje, aż czterech zawodników goni jeszcze na dodatek Sivir, ale Sivir tutaj jednak zostanie, przepraszam, Sivir została zmasakrowana przez Korkiego, podczas gdy Awahir znęca się nad Orianą, która również tam się rozsypała. Ten flash, udajmy, że tego nie widzieliśmy, chociaż być może gdyby udało się kogoś wychwycić, to byłoby dużo, dużo fajniej. No i Baron podjęty ponownie. Zobaczymy, czy zespół niebieski będzie starał się to powstrzymać tak czy siak. Korki dysponuje niewielką ilością zdrowia. Trochę niemrawo tutaj podchodzi. Jeden dobry huk zakończy jego życie. Czy to będzie Awahir V2, czy to będzie martwy Korki? Jednak tak. Uczyć od najlepszych. No i czy to będzie styl przez Thresha? Nie, niestety nie udało się, nie ma tutaj smite'a, ale gdyby to się udało, powiedziałbym, że co jak co, ale gorące cytryny są najlepszymi złodziejami na tym turnieju. Teraz jeszcze pojedynek między Gusem a Olafem, podczas gdy w tribuszu dochodzi do pojedynku między dżunglerem a supportem. Tak więc zobaczmy, na ile to będzie skuteczne. No raczej Badger nie ujdzie tutaj z życiem, zwłaszcza, że Gus go dogonił. 20 do 10 w 35 minucie tego spotkania. Wciąż 13 tysięcy przewagi, jeżeli chodzi o złoto, na korzyść First KW. Jeszcze jedno liźnięcie Awahira. Uraczy go red buffem. Zobaczmy, kolejny huk, no niestety Jen, co tu się stało? Gorące cytryny, wychwycił naprawdę bardzo poważny target i w tym momencie może dojść do potężnego pusha, ale zobaczmy Olaf na górnej alei. Ten speed push, ten niekończący się speed push od Olafa, z którym nikt nie może się mierzyć jeden na jednego. Zobaczymy, czy on będzie wystarczająco skuteczny. Wieża zewnętrzna wreszcie pada, to jest dopiero druga na korzyść cytryn, podczas gdy kolejny turret, już szósty, będzie na korzyść czerwonych, przepraszam, piąty. Myślałem, że tutaj jeszcze chwilę temu było wyświetlane 5, ale to jednak była czwórka. Teraz pingowany Olaf, będzie na niego obława, ale on raczej będzie dosyć bezpieczny. Teraz Chilling Smite rzucony na
Sivir, ale ona tutaj powinna uciec. Czy na pewno teraz Sivir złapana przez Karnera, to będzie martwe i Dickera, czy na pewno teraz free shooty w jego wykonaniu Roy Sonek nie potrafi się do niego dostać. Teraz dopiero trafił toporem, podczas gdy Skarner znęca się nad Awahirem. On ginie, kolejny kill, tym razem dla Olafa. Sivir martwa, nie ma Edikery, no i tylko trójka zawodników zespołu niemieckiego przeżyciu. I obawiam się, że tutaj co najmniej będzie to inhibitor. Zobaczymy, Mavius będzie starał się dotrzymać tutaj pola, ale jak długo to się dopiero okaże. Te ciosy są naprawdę potężne, jest podbicie i za chwilę tutaj Ritox pozbędzie się tego zawodnika. Kolejną ofiarą jest Ari. Tutaj możesz naprawdę dokończyć to spotkanie za chwilę ekipa zespołu FSK, ponieważ tylko Hoppe jest żywy. I 18 sekund do Awahira. Owszem, też cichy może się odrodzić, ale zobaczcie, jak szybko ta wieża jest zniszczona. Hoppe pędzi tutaj na homeguardach. Czy to wystarczy? Zmieciony z powierzchni ziemi przez Korkiego. Te obrażenia są zbyt duże. Kolejna wieża się sypie. Tylko jedna broni z Nexusa. I nie zdziwiłbym się, gdyby naprawdę to spotkanie już za moment się zamieniło w totalną miazgę. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Jest tam Kenja, ale czy to wystarczy? Jednak nie. Ostatni cios spada. 50 golda dla tego, kto zniszczył Nexusa, ale przede wszystkim zwycięstwo dla FSK. Crew.